tam z przodu, ale zagranie Traore do Surmy Lukianow. Znów próba szybszego zagrania, faul Bunozy. Ale bardzo ładnie piłkarze Lechi wymienili te podania na jeden kontakt. Przyjemnie jest patrzeć na taką grę z pierwszej piłki, szybką. Zobaczymy, czy tutaj wystawi Bunoza tą nogę. Korzans jest w polu karnym, jest dobrze grający głową Bąk i jest też strzelający bramki głową Bedi Duval. Zagrywać będzie Abdurazak Traore, lewa noga, będzie ostra piłka, w światło bramki, nie, zawieszona i 1-0, piłka w siatce, Krzysztof Bąk zdobywcą bramki. No przepiękne dośrodkowanie Traore, idealnie można rzecz powiedzieć. Perfekcyjnie tutaj wyszedł Krzysztof Bąk. Zobaczymy jeszcze to w powtórce, bo naprawdę wszystko było zrobione doskonale. Także no, fenomenalnie zaczął się ten mecz dla Lechii. Widzimy tutaj obieg Buzały, można sobie to rozpracować, ale jednak tutaj Chavez się nie popisał. Jest to silny zawodnik, ale dał się przepchnąć. Przegrał pozycję tutaj z Krzysztofem Bąkiem, który świetnie wsadził i nie dał szans Pawełkowi. Oj, to jest najszybciej strzelona bramka przez Lechię w tym sezonie. Doskonale Bąk zmieścił tę piłkę tuż przy słupku. Krzysztof Bąk cieszy się.